Servus, witam w 7 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś przygotuję zupę grzybową z grzybów suszonych. Zapraszam! Składniki: 30 g grzybów suszonych, kilkanaście świeżych grzybów, jedna cebula, włoszczyzna, kościelęca. Makaron typu muszelki, natkę pietruszki, sól oraz pieprz. W tym przepisie wykorzystałem kość cielęcą. Możesz równie dobrze wykorzystać kości wieprzowe. Mięso, które wykroiłem, wykorzystam do przygotowania klopsików cielęcych. Zapraszam Cię do obejrzenia następnego odcinka na kanale Krychu Gotuje. Kość cielęcą zalewam 1,5 litra wody. Część wywaru wykorzystam do przygotowania zupy grzybowej, a pozostałą część do przygotowania sosu koperkowego do klopsików cielęcych. Grzyby i kość gotuję na wolnym ogniu przez godzinę czasu. Po godzinie gotowania do wywaru dodaję włoszczyznę i gotuję jeszcze przez 1 godzinę. Do ugotowanych grzybów dodaję 0,5 litra wywaru, który wcześniej przecedzam. Dodaję także posiekaną natkę pietruszki, 1 płaską łyżeczkę soli oraz pieprz do smaku. Wszystko razem gotuję jeszcze przez 15 minut. Zupę grzybową podaję z ugotowanym wcześniej makaronem typu muszelki. Życzę smacznego. Zapraszam Cię również do obejrzenia kolejnych odcinków serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.